czwartek, 15 czerwca. Witam Was, drodzy, serdecznie. Pozdrawiam z Katowic słowami haseł z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwsze czytam w księdze proroka Ezechiela w 39 rozdziale, 29 wierszu. Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski, mówi Wszechmocny Pan. A drugi fragment to słowa apostoła Pawła, które skierował do zboru w Rzymie, w 8 rozdziale listu do Rzymian, w 16 wierszu. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Drodzy, zdarzają się w naszym życiu takie chwile, takie momenty, może nawet takie odcinki tej naszej życiowej drogi, kiedy wszystko wydaje się, że idzie nie tak. Że czujemy się opuszczeni, osamotnieni, z różnymi problemami pozostawieni sami sobie. Wydaje się, że nie ma wokół przyjaznych, pomocnych osób. Czasem może wydaje się właśnie, że nawet Bóg zapomniał, obrócił twarz. Gdzieś jest daleko, jest tym nieobecnym, który nie chce pomóc, który nie może, który z jakichś dziwnych powodów zdaje się nie spoglądać na nas. Tak może się dziać w życiu pojedynczego człowieka, tak też może dziać się w życiu całych zbiorowości. I o tym właśnie mówi fragment z księgi proroka Ezechiela. Przeciwko takiemu myśleniu, że Bóg może opuścić, że Bóg może zapomnieć, że Bóg może zostawić, czyli obrazowo zakryć swoje oblicze. I Pan mówi, nie zakryję przed nimi swojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha. I ten duch, Duch Święty, jak pisze apostoł Paweł, świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A skoro jesteśmy dziećmi, dziedzicami tej obietnicy danej już w Starym Testamencie Abrahamowi, to mamy tę pewność, że cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek zawiłe, skomplikowane byłyby ścieżki naszego życia, to Bóg jest zawsze z nami. Działa w nas poprzez swojego ducha. Pomaga nam, inspiruje, wspiera, podnosi na duchu. I właśnie to także i przez nas działa Bóg poprzez Ducha Świętego. W książce z Biblią na co dzień na dzisiaj znajdujemy jeszcze taki fragment autorstwa księdza Jana Motyki. Duch Święty zgromadza, tworzy wspólnotę wierzących, prowadzi do zrozumienia, że Królestwo Boże na ziemi może być zrealizowane tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich, którzy serca swoje poddali działaniu Ducha Świętego i ściśle z Nim związanego Słowa Bożego. Zatem nie tylko możemy i mamy patrzeć na siebie indywidualnie, tylko przyjmować to Boże zapewnienie obecności, bliskości przez Ducha Świętego indywidualnie, ale inspirowani przez tego Ducha mamy tworzyć wspólnotę. Mamy nie koncentrować się tylko na sobie, ale rozglądać się dookoła, żeby dostrzec drugiego, żeby dostrzec siostrę i brata, inne Boże dziecko, w którym i przez którego również działa Duch Święty. I dopiero w tej wspólnocie, nawet małej, nawet może by się wydawało z perspektywy wszechświata mało znaczącej, ale jednak ważnej dla tych, którzy w niej są i dla jej otoczenia, ważne, żeby dawać działać w niej Duchowi Świętemu, żeby na to działanie Ducha Świętego się otwierać i pamiętać o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Dlatego w różnych trudnych momentach, w różnych kryzysowych chwilach życzę Ci, siostro i bracie, żebyś pamiętała, pamiętał o tym, że jesteś Bożym dzieckiem. O tym przypomina Duch Święty. O tym też przypomina, że Bóg nigdy nie zakrył i nie zakryje swojego oblicza przed Tobą, że zawsze będzie przy Tobie także poprzez drugiego człowieka, poprzez wspólnotę, społeczność Kościoła, innych Bożych dzieci. Dlatego polegajmy na tej Bożej obietnicy i razem twórzmy tę wspólnotę, twórzmy Boży Kościół, wielką rodzinę Bożych dzieci prowadzonych przez Ducha Świętego. Niechaj Duch Święty prowadzi także Ciebie przez cały ten dzień, przez cały kończący się tydzień i kolejne dni. Zostańcie z Bogiem. Amen.